Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o kolejnym legendarnym dowódcy piechoty i będzie to Konstantyn I. Ja się nazywam Snow i staram się robić codzienny content na temat gry Rise of Kingdoms. Zachęcam gorąco do subskrybowania kanału, a także do wspierania i dzięki wielkie za Wasze wsparcie, że razem ze mną tworzycie ten, ten kanał. Okej, okay, spójrzmy w takim razie na bohatera naszego odcinka. Ja będę musiał trochę, że tak powiem, przegrzebać, żeby go znaleźć, bo to absolutnie nie jest dowódca, którego bym inwestował. Zobaczcie, u mnie jest dopiero tutaj. Ech, pierwsza rzecz, która mi się zawsze rzuca w oczy, jak na niego patrzę, to ten absurdalny podbródek, który ma. No, dla mnie to są po prostu jakieś jaja, jak on wygląda. Znaczy, w sumie tak dosłownie i w przenośni. Ech, no nie, no, tak, tak podbródki nie wyglądają. Myślę, że ktoś tutaj chciał może jakiś podprogowy przekaz zrobić. Dla mnie to on wygląda tak trochę śmiesznie, no ale okej, okay, nie? to nie jest, że tak powiem, tutaj najważniejsze. Omówimy sobie oczywiście jego umiejętności i powiemy też na temat jego użyteczności, bo to też będzie bardzo ważne. Także zachęcam do oglądania. Zróbmy sobie taką stałą kolejność, którą zazwyczaj proponuję, więc zacznijmy sobie od jego umiejętności. Pierwsza umiejętność jest naprawdę całkiem spoko. Zobaczcie, mamy tutaj redakcję, redukcję ataku osoby, której atakujemy o 40% na 5 sekund i to jest naprawdę solidny debuff. No, debuff, który trwa 5 sekund, zawsze będzie dobry. Natomiast jeszcze mamy tutaj informację, że oddział tego dowódcy oraz sojuszników w pobliżu będzie miał zmniejszone obrażenia. O 10%. Te 10% to nie jest wiele, ale 5 sekund jest całkiem niezłe. I to nie tylko Konstantyn, ale jeszcze 4 inne marsze, obojętne czy nasze, czy naszych sojuszników. Także tutaj jest to taki bardzo fajny support dla tych pozostałych marszy. Nie jest on duży. Ale jest. Zauważycie też, że jest to kolejny dowódca piechoty, który nie zadaje obrażeń od aktywnej umiejętności. Czyli jeżeli sobie popatrzymy na wszystkich dowódców piechoty od na KWK 1, 2 i 3, to oni mają właśnie wszyscy taką samą wspólną cechę, że nie zadają obrażeń od aktywnej umiejętności. Na tym, pierwszej, na tym pierwszym swoim skillu. Coś, co kiedyś było właśnie domeną piechoty, a jak wiecie, później się to już zmieniło. Także tutaj żadnych obrażeń od Konstantyna nie otrzymamy. Ok, druga rzecz, którą mamy, no to jest punkty życia piechoty i tutaj statystyka 40%. To jest naprawdę. Bardzo dobra statystyka! To 40% jest w stanie zrobić robotę, i statystyki, uwierzcie mi, są ważne. Zobaczycie to po dowódcach. Którzy, jeśli nie mają tych statystyk, to naprawdę wyglądają bardzo słabo, szczególnie w późniejszych etapach KVK. Także tutaj, czy 40% uważam, że jest naprawdę super. No, i na tym, że tak powiem, fajne umiejętności Konstantyna się kończą. A za dlaczego to wam zaraz powiem? Ok. Następne, co tu mamy? W trzeciej umiejętności mamy plusy takie garnizonowe, czyli mamy 10% ataku jeśli jest w garnizonie, to jest jeszcze w miarę. Premia do ataku strewnicy to jest w zasadzie nic. To jest jakby nie miał tutaj żadnej premii to było równie dobre bo strażnica tak naprawdę nie chroni waszego zamku przed niczym i te 10% tutaj nawet jakby to było 1000% o 1000 to może by coś zmieniło tak ale jakby było nawet 100% to tak naprawdę nie byłoby tutaj wielkiej różnicy okej okay. jedno co jest tutaj Przydatne to zmniejszone otrzymane obrażenie od zwykłych ataków od kawalerii o 10%, tak? Także to jest ok. No i ta premia do garnizonu też jest ok, ponieważ Konstantyn na tych pierwszych KVK, chodzi mi tam KVK 2 i 3, może rzeczywiście występować w garnizonie, i w tym garnizonie na tym etapie będzie sobie radził całkiem nieźle. Także. Te plusy są na pewno dobre, szczególnie jeżeli ktoś chciałby go atakować kawalerią. Chociaż szczerze nie wiem, czy w ogóle coś takiego jak rali kawalerii występuje w kwk 2 Myślę, że tak, bo przecież jest saladen, to, to, to myślę, że, że coś takiego jak najbardziej może być. Ok, popatrzmy sobie dalej. Co my tu mamy? Mamy tutaj bardzo du duże leczenie. Czyli zobaczcie, jeśli w oddziałach tego dowódcy pozostanie 50% lub mniej jednostek. Otrzymują one potężne leczenie, tak? czyli tutaj mamy bardzo duże leczenie, ale dopiero. Kiedy, że tak powiem, konstantyn już umiera. Efekt ten można aktywować tylko raz na godzinę po opuszczeniu miasta, także no, to jest słabe, tak? czyli e, leczy rzeczywiście potężnie ten współczynnik 15 tysięcy, natomiast to się zdarza tylko raz, tak? czyli kiedy mamy tam poniżej tych 50%, to będziemy mieli taki naprawdę duży plus e, do leczenia. Gdy jednostek jest mniej niż 50%, wszystkie otrzymywane efekty leczące są zredukowane o 30%, czyli gdyby był na przykład z Ryszardem, to się nie opłaca, a obniżenia od zdolności otrzymywane, gdy, zosta... gdy osłona jest aktywna, są niższe o 10%, tak? czyli redukcja przyjmowanych obrażeń od umiejętności do 40%. To jest naprawdę bardzo fajna sprawa, tak? szczególnie jeżeli jest używany w garnizonie. Także to jest też jakiś taki tank. Tylko zobaczcie, tutaj poniżej 30%, czyli w polu jest to w zasadzie nie bezużyteczne, ponieważ w polu, jeżeli jesteś poniżej 30%, to po prostu jest to czas, żeby się wycofać do domu. I ekspertyza. W ekspertyzie mamy zwiększony atak. O 15% i obronę o 5%. Także mamy 20% statystyk. Nie jest to nic nadzwyczajnego, ale nie jest też fatalnie. No i teraz tak. Eee, a Konstantyn to absolutnie nie jest dowódca, którego polecam. Dlaczego? Eee, on ma naprawdę całkiem niezłe umiejętności, jeśli chodzi o. Tankowanie, tak? Także go jest naprawdę ciężko zniszczyć. Byłby tutaj naprawdę porównywalny z Karolem Młotem i z Ryszardem. Natomiast problem Konstantyna jest jeden i ten problem się nazywa, że Konstantyn nie potrafi zadawać obrażeń. Więc ja pamiętam, jak jeszcze Konstantyn był popularny, bo teraz już absolutnie nie jest. Były takie czasy, że Konstantyn był popularny w polu. Więc zostawiałem sobie go na koniec, bo Konstantyn tak naprawdę nie zadawał mi prawie żadnych obrażeń i, i zostawiałem go na koniec i wtedy, wtedy sobie go dobijałem, że tak powiem. Zniszczenie go nie jest znowu takie trudne i tak jak mówię, on jest w stanie dużo wytrzymać, natomiast zadawanie obrażeń jest, jest bardzo słabe. Pod tym względem uważam, że jest słabszy i od Karola Młota, i też w zasadzie od Ryszarda bym powiedział, tak? Także e, zobaczcie, jest to nowy dowódca, który wchodzi do gry i nie jest on lepszy od tych, którzy już byli przed nim dostępni, więc to już jest jeden moim zdaniem minus. Trzeci minus jest taki, że on wchodzi do gry razem z Aleksandrem Wielkim. Aleksander to jest po prostu przedowódca, fantastyczny nie tylko dla dowódców piechoty i myślę, że to, że Konstantyn jest tak niszową postacią jest też związane z tym, że właśnie wychodzi z Aleksandrem, więc kiedy Aleksander się pojawia, to raczej każdy gracz piechoty od razu inwestuje w Aleksandra, no i ten Konstantyn zostaje. Wydaje mi się, że tutaj dla graczy, którzy są w stanie wygrywać Might is Governor jest wtedy jakaś w ogóle opcja, żeby w niego inwestować, tak? I wtedy konstanty na takim poziomie na przykład 5-5, 1-1 może być naprawdę całkiem niezłym dowódcą, tylko zaznaczam w KWK 1, 2 i 3 w dalszych częściach w sezonie podbojów to już będzie dowódca naprawdę niszowy, głównie przez to, że, że naprawdę nie potrafi zadawać obrażeń, a te obrażenia będzie przyjmował większe, bo on te jego zdolności, że tak powiem, nie będą już nie będzie już tak odporny w sezonie podbojów jak będzie na początku KVK. Także jeżeli komukolwiek bym polecał Konstantego, to. Tylko i wyłącznie tym największym, największym graczom, którzy będą go używali do garnizonu, bo on do garnizonu się przyda, tak? On w garnizonie sobie całkiem nieźle radzi, może być tam użyty z Karolem Motem, z Wuzetian, z Ryszardem, ewentualnie, chociaż wydaje mi się, że z Ryszardem to akurat najsłabsze połączenie. No ale wiecie, takich graczy, którzy będą maksować Konstantyna albo Wuzetian jest raczej mało. I raczej jeśli ktoś będzie miał Konstantyna na KVK2, to to będą gracze, którzy, że tak powiem, się wrócili na KVK2, czyli po prostu mieli go już wymaksowanego, tacy dużo starsi gracze i raczej oni będą tego Konstantyna posiadać, a nie reszta. Konstantyn jest też całkiem fajną postacią jeśli chodzi o wydarzenia typu Sunset Canyon, czyli w kanionie i też w Olimpii. Jest, jest całkiem dobrym dowódcą, no ale wiecie, ja absolutnie nie polecam, żeby ktoś dowódcę robił tylko po to, żeby mieć na wydarzenia. Dowódca powinien być taki, że i w wydarzeniach się świetnie sprawdzi, i w polu, i w wielu innych miejscach. I takim dowódcą jest Aleksander Wielki, takim dowódcą jest Karol Młot. Niestety, moim zdaniem, takim dowódcą nie jest Konstantyn. Konstantyn ma całkiem fajne też talenty, tak? bo on ma te talenty wsparcia, czyli supportu, ma talenty z piechoty, więc jeżeli byśmy tutaj inwestowali w niego, to na pewno talenty z piechoty i te talenty tutaj, tak jak mówię, z supportu, tak, e, e, żeby częściej używał tej aktywnej umiejętności, większej, będzie też e, bardzo odporny jeszcze bardziej. Yy, także yy, może to być, jeżeli już w niego zainwestowaliście w jakiś tam sposób, yy, to naprawdę uważam, że na takim poziomie 5-5-1-1 może być ok, tak? Nie jest, to, nie jest to jakaś tragedia, natomiast jakoś bardzo to bym na pewno nie polecał w niego inwestować. Szczególnie gdzieś tam, jeżeli się zastanawiacie, czy iść w tą ekspertyzę, czy nie, to najprawdopodobniej odpowiedź będzie taka, że nie, że już nie warto iść z nim w tą ekspertyzę. Jeśli trzeba by go z kimś sparować, to bardzo popularne parowanie z Konstantym to jest Joan of Arc, Czyli robimy sobie taki marsz, że tak powiem, który nie będzie od tego, żeby zadawał obrażenia, tylko będzie od tego, żeby wspierał inne nasze marsze. No i wtedy to połączenie z Joan będzie idealne, ponieważ Joan nie jest też jakby zorientowana na jakieś jednostki, więc możemy tutaj użyć sobie full piechoty, Konstantego dać jako pierwszego dać mu talenty, właśnie piechoty, wsparcia i gwarantuję Wam, że nie będzie to pierwszy marsz, który będzie atakowany. Także to jest też taki plus Konstantego, że on raczej w polu nie jest takim, że tak powiem, pierwszym wyborem do zabicia, ale podkreślam, nie yy, tylko w KVK 1 do 3, bo jak już będziecie w sezonie podbojów, to Konstantego będą jak najbardziej atakować. Teoretycznie można by go też dać z Imotepem, natomiast no wiecie Imotep jest dowódcą łuczników, więc tutaj mielibyśmy takie trochę zwarcie. Moglibyśmy dać mu, że tak powiem, jeszcze większy, yy, jeszcze większą tankowność i połączyć go na przykład, wiecie, z Karolem Młotem. Yy, później w sezonie podbojów jeszcze dać mu na przykład do tego Traja Albo, albo pakala. Myślę, że to też na swój sposób mogłoby się sprawdzić. Natomiast to wszystko są takie parowania robione trochę na siłę, a nie, nie z rozsądku, bo tak jak mówię, tego dowódcy raczej bym nie polecał. Tak? Piechota na początku gry ma naprawdę fajnych, legendarnych dowódców którzy przydają się później w sezonie podbojów. Konstantyn niestety do nich nie, za, nie należy. Być może Konstantyn dostanie jakiś fajny buff z muzeum i wtedy trochę się odmieni, natomiast szczerze nie wydaje mi się, ponieważ te plusy nawet, które daje z pierwszej umiejętności w sezonie podbojów już nie są takie super. Wiecie, Scipio Prime robi 100 razy lepszą robotę i, i ma dużo lepszy support, swoim, y, swoją pierwszą umiejętnością. Jeszcze za, zadaje olbrzymie obrażenia, więc tutaj on po prostu na starcie deklasuje tego Konstantego y, i moglibyśmy tak powiedzieć o wielu innych rzeczach. Także jak widzicie, zawsze to tak wygląda, że jakieś tam zastosowanie ma, natomiast dla większości graczy tego akurat dowódcy bym nie polecał. Dajcie znać co wy o nim myślicie, jakie macie doświadczenia związane z Konstantym. A na dzisiaj to już wszystko. Dzięki i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.